Witamy serdecznie. Kolejne 25. studio Pucharu Ameryki. Witamy się z Państwem, Maciek Celupa. Szymon Jankowski. Słuchajcie, dzisiaj w kolejny dzień blisko finału 6-3 dla Nowozelandczyków było po wczorajszym dniu. Dzisiejszy wyścig mógł być ostatnim i tym ostatnim, jak już pewnie wiecie, był. Chcielibyśmy go dokładnie pokazać, omówić ze szczegółami z wideo. Jak się domyślacie, nie możemy tego tu zrobić na tym na YouTubie, niestety ograniczenia praw autorskich i emisji jest tak mocno w tej chwili uciśnione, że nie możemy pokazać nawet fragmentów. Znaczy możemy, bo mamy to licencję, ale proces reklamacji tego automatu YouTube'owego trwa 30 dni, więc to jest po prostu nierealne. W związku z tym niestety po raz ostatni już, mam nadzieję, znikamy z YouTube'a, jeśli chodzi o pełną relację, i przenosimy ją na Facebooka. Link jest tutaj poniżej. Zapraszamy, żebyście tam kliknęli i weszli, posłuchali, co się wydarzyło. A co się wydarzyło, Szymon? Była jakaś walka dzisiaj w ogóle? Powiedz krótko. Krótka. Trwała mniej więcej 2 minuty 10 sekund. Później jeszcze było trochę akcji na pierwszej halsówce. Na dolnym znaku tak naprawdę Nowozelandczycy przyklepali swoje zwycięstwo, wygrali ten Puchar Ameryki, a na Facebooku Polish Match Tour znajdziecie analizę tego, co dzisiaj poszło źle i co dalej może się wydarzyć, czego możemy się spodziewać po dalszych akcjach związanych z Pucharem Ameryki. Puchar zostaje w Nowej Zelandii. Włosi pokazali, że potrafią budować zespół, że potrafią robić wielki progres. Na pewno wielki szacunek dla nich. To wszystko podsumowujemy w studiu, które jest w pełnej wersji z wideo i z analizami. Tu na dole jest link do Facebooka. Nie trzeba tam się zalogować, wystarczy kliknąć i film się odtworzy, więc przepraszamy za to jeszcze raz. Mam nadzieję, że to rozumiecie. To już ostatni taki chyba taki przypadek, bo potem wracamy do Was, mam nadzieję, ze studiem z Karolem Błońskim i z Przemkiem Tarnackim, który podsumuje całe Puchar Ameryki, i zaprosiliśmy do nas również Zosię Trochanowicz, czekamy na potwierdzenie i mam nadzieję, że to się uda z nią przeprowadzić na wywiad, więc kończymy Puchar Ameryki na razie i zapraszamy na Facebooka i zapraszamy na kolejne nasze filmy, audycje, tak? A Wam dziękujemy bardzo za Wasze zaangażowanie, za wszystkie pytania, które do nas spływały, uwagi pozytywne, negatywne. Fajnie, że udało nam się te 25 razy zobaczyć z okazji Pucharu Ameryki. Mamy nadzieję, że udało nam się trochę ten temat Wam przybliżyć. Staraliśmy się popularyzować Puchar Ameryki, to duże żeglarstwo w Polsce i mam nadzieję, że jakiś mały kroczek w tym kierunku został wykonany. Cieszymy się za Wasze wsparcie i głosy. Jeszcze raz polecamy dzisiejsze studio na Facebooku, a my się z Wami już żegnamy i do zobaczenia za chwileczkę już po regatach. Dziękujemy, żegnają się z Wami Szymon Jabłkowski i Maciek Cylupa. Do zobaczenia. Do zobaczenia.